Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podpisało porozumienie z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Stwarza ono nowe możliwości rozwoju naukowego dla uczniów ostrowieckiej placówki. Porozumienie pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego a Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu podpisane w samochodówce otwiera przed uczniami nowe możliwości poszerzenia wiedzy. Priorytetem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój naszych uczniów. Dzięki podpisaniu tej umowy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu zwiększy to udział nasz własny, czyli uczniowie będą mieli większy dostęp do wiedzy i to pod okiem bardzo dobrych specjalistów. My ze swej strony zrobiliśmy wszystko, ale nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszego organu prowadzącego, czyli Powiatu Ostrowieckiego. W tym momencie, panie starosto, panie wicestarosto, panie naczelniku, w imieniu własnym oraz pracowników i uczniów naszej szkoły chcielibyśmy serdecznie podziękować za udzielone nam wsparcie w tej inwestycji. Dziękuję bardzo. W ramach współpracy patronatem naukowym objęto klasy kształcące młodzież na kierunkach technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. Już podczas wcześniejszej wizyty w Ostrowieckim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego profesor Andrzej Różycki i dr Paweł Maciąg z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu poinformowali, że uczelnia będzie organizowała dla uczniów ciekawe zajęcia i to zarówno w murach swojej uczelni, jak i w placówce przy ulicy Mickiewicza. Żeby ta dydaktyka mogła prawidłowo działać, studenci muszą być przygotowani do studiów. I liczę, że ta współpraca, którą prowadzimy już od kilku lat co najmniej z tą szkołą i w ogóle z szkołami z Ostrowca, przyczyni się do tego, że absolwenci tych szkół będą sobie bardzo dobrze radzili w naszych laboratoriach, w naszych salach wykładowych, nie będą mieli problemu z zaliczaniem. A co możemy im zaproponować? Mówiliśmy tutaj, słyszeliśmy, że dwie klasy, klasa profilu samochodowym, czyli właśnie którego reprezentantem u nas akurat tego kierunku jest pan profesor Luft z bardzo nowoczesnym laboratorium samochodowym, o którym pan profesor na pewno dzisiaj powie, bo będzie prowadził wykład. I część mechaniczna, technologiczna, czyli to, co jest prowadzone w Instytucie Budowy Maszyn, którego miałem przyjemność być dyrektorem, czyli obrabiarki numeryczne, ale nie tylko, bo i technologia generalnie pojęta. To wszystko jest dla studentów dostępne. To wszystko dla waszych absolwentów będzie dostępne. To wszystko będzie dla waszych uczniów, czyli dla państwa, dostępne w ramach naszej współpracy. Starosta Zbigniew Duda, obecny na uroczystości, podkreślił, jak ważny dla regionu jest rozwój szkolnictwa zawodowego. Do tej pory chwaliliśmy się tym, że mamy klasę patronacką w Celsy Hut Ostrowiec, a teraz możemy powiedzieć wszystkim, że dzięki już dobrej współpracy, która była wcześniej, ale dzięki podpisanej dzisiaj umowie będziemy mieli patronat naukowy Uniwersytetu Radomskiego, uczelni, która ma naprawdę wysoką renomę, uczelni, której, jak słyszeliśmy, absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Dla uczniów naszej szkoły, dla uczniów popularnej samochodówki jest to wyróżnienie, ale również wyzwanie, bo będą się stykali z wyższą uczelnią, z wykładami na wyższej uczelni, będą wiedzieli, jak wygląda nauka na uniwersytecie, więc późniejsze przejście będzie przejściem takim bardzo, bardzo płynnym. Będą uczniowie poznawali już uniwersytet od środka, więc właściwie myślę, że część osób, które będą brały udział w tych zajęciach, będzie na pewno trafiało na Uniwersytet Radomski.
Za nami 28 zaduszki jazzowe, które od wielu lat goszczą w hotelu Akademia. Tym razem ostrowieckiej publiczności zaprezentowali się Andrzej Hochu i Studium Instrumentów Etnicznych, Marzena i Leszek Ślusarscy oraz Kinga Głyk Trio. Tegoroczne zaduszki jazzowe rozpoczęły się od wspólnego występu ostrowieckiego muzyka Andrzeja Hochoła z członkami zespołu Studium Instrumentów Etnicznych Piotrem Stefańskim i Hubertem Drążkiem. W dalszej części zaduszek jazzowych wystąpiła Marzena Ślusarska ze swoim mężem, gitarzystą Leszkiem Ślusarskim. Wokalistka debiutowała w 1992 roku na Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Zamościu i od tego momentu rozpoczęła się jej współpraca z wieloma znaczącymi postaciami polskiego jazzu. W dorobku fonograficznym Marzena Ślusarska ma 3 płyty. The Night of November, nagraną z kwartetem Kazimierza Jonkisza, Kolędy w jazzowych aranżacjach Pawła Perlińskiego i Floating on Silence, duet z pianistą Bogdanem Hołownią. Just like a nightingale without a song to sing. Oh, they say that I must have spring fever. Oh, but I know that it isn't spring. Somewhere else, walking down a strange new street. Tegoroczne zaduszki jazzowe zakończył koncert zespołu Kinga Głyk Trio z gościnnym udziałem Andrzeja Hochoła. Kinga Głyk ma 19 lat, a swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku 12 lat, grając w rodzinnym zespole ze swoim tatą Mirkiem, znanym wibrafonistą i perkusistą, oraz bratem Patrykiem. Dzisiaj Kinga Głyk uważana jest za najlepszą polską basistkę młodego pokolenia i wschodzącą gwiazdę muzyki jazzowo-bluesowej. W marcu 2015 roku wydała swój debiutancki album Rejestracja, a w lutym 2016 roku nagrała swoją drugą płytę Happy Birthday. Z ubiegłego roku jest Rejestracja, a z tegoż roku... Urodziny. Tak. To było na 18 mojej urodziny, a jest już druga płyta Happy Birthday Live. Mam ją dzisiaj ze sobą na moje 19 urodziny. Jest to koncert zarejestrowany live w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Było to dla mnie wielkie wyzwanie i myślę, że fajne dźwięki zostały zarejestrowane. W tym składzie co dziś, czy z wokalistami również? Muzycznie, ale nie w tym składzie co dzisiaj. Zagraliśmy tam w składzie Ireneusz Głyk na perkusji, tak jak dzisiaj, na gitarach Andrzej Gądek, na instrumentach klawiszowych Kuba Gwardecki oraz jeden kawałek klasyczny zagrał też na fortepianie, a tak głównie grał na fortepianie Paweł Tomaszewski i na mugach również zagrał on. Przez 3 dni, w dniach 18-20 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywać się będzie Festiwal Sztuk Przeróżnych Cyrki Nowe. Jest on w zamyśle festiwalem interdyscyplinarnym, prezentującym różne oblicza sztuki, a głównie fuzję sztuk cyrkowych i kuglarskich oraz form teatralnych i kabaretowych.
Festiwal ma charakter familijny. Przedstawienia są kierowane do różnych grup wiekowych. W tym roku nie zabraknie pokazów i warsztatów dla przedszkolaków, jak i dla seniorów. Przez 3 dni imprezy odbywać się będą w różnych częściach Ostrowca. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej bajki. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest ostrowczanin Rafał Biesiada. Przez 2 dni imprezy odbywać się będą w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa. Zapraszamy na festiwal sztuk przeróżnych Cyrki Nowe. Jest to impreza interdyscyplinarna, nie tylko cyrkowa. Pokazujemy tutaj fuzję sztuk cyrkowych, teatru, teatru ofowego, muzyki, różnych ciekawych rzeczy, które tak naprawdę miks tych sztuk, przez miks takich sztuk powstał tak zwany nowy cyrk, czyli nowe oblicze cyrku, które jest bardziej teatrem niż cyrkiem, ale wykorzystuje te umiejętności, ekwilibrystykę cyrkową, ale nie ma tu miejsca na zwierzęta. Jest to wszystko w poetyce teatralnej, ma to wszystko swój scenariusz. I my właśnie zapraszamy na takie spotkanie, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, od spektakli dla dzieci, po spektakle dla dorosłych z teatru ofowego, które nie mają do końca nic wspólnego z cyrkiem, ale wykorzystują też czasami różne elementy. Fantastyczny koncert Jacka Hałasa Wędrowcy i potem w domu, w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa, wielka potańcówka od 21 w sobotę, to znaczy 19 listopada, wielka potańcówka z muzyką na żywo, głównie z melodiami pana Stanisława Witkowskiego, który pochodzi z Podłagowa, mieszka obecnie pomiędzy Opatowem a Ostrowcem. Jego melodie, które skomponował z lat 50., 60., zostały odkopane i w tym momencie w całej Polsce i Europie odnoszą wielkie sukcesy. Prawdopodobnie zostaną płyta nagrana z jego melodiami, zostanie folkowym fonogramem roku, bo jest bardzo takim tutaj kandydatem do tego. Więc przy tych naszych świętokrzyskich melodii, które nie do końca są znane w Ostrowcu, będzie można potańczyć. Pan Jacek Hałas jest jednym z ojców odkopania muzyki folkowej w Polsce. On też pouczy nas tańców i potem będzie się przynajmniej do północy bawić. Na dzień, można powiedzieć, taki finałowy zapraszamy w całości do Osiedlowego Domu Społecznego Malwa. I tam o godzinie 14 wystąpią artyści cyrkowi, około cyrkowi w takiej gali finałowej. Związane to jest z konkursem etiud, które ogłosiliśmy, więc ludzie z całej Polski wysłali nam wideo. My wybraliśmy poszczególnych artystów i z muzyką na żywo pokażemy wielką galę, gdzie ci wykonawcy się zaprezentują. Będziemy sobie podczas festiwalu pracować warsztatowo z nimi i przygotowywać tę galę. Jest to wielka niewiadoma. Nawet ja, będąc reżyserem tej gali, nie wiem do końca, jak ona będzie wyglądała. Pracujemy z muzykami, z tymi artystami, którzy przyjadą. I na koniec zapraszam bardzo wszystkich serdecznie. Godzina 18:00, Liquid Mime, czyli Jimmy Williams ze swoją małżonką na scenie. Jest to amerykańska gwiazda pantomimy, coś w stylu Ireneusza Krosnego. I to nie jest tylko dla dzieci, przede wszystkim może dla dorosłych. Spektakl Liquid Mime nie żyje. I to jest fantastyczny spektakl, który elementy z tego spektaklu odnosiły sukces na Pace. 2 razy Jimmy Williams wygrał Pakę, przegląd kabaretów Paka w Krakowie. Znany jest często z kabaretonu Dwójki, jest znany też z TVN-u, gdzie występował w różnych show. Więc zapraszamy, gwiazda z USA o 18:00. Zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie, za darmo, cały festiwal, nikt nic nie płaci, oprócz tego mnóstwo warsztatów. Proszę, zerknijcie na stronę cyrkinowe.pl. Cały program 3-dniowej imprezy, dwadzieścia kilka wydarzeń w ciągu 3 dni. Zapraszamy serdecznie. Wczoraj w Urzędzie Miasta można było oddać honorowo krew. Akcję tę już po raz drugi zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi imienia dr. Jana Milewskiego oraz Polski Czerwony Krzyż.
To już druga taka akcja. Podczas poboru krwi w kwietniu zebrano ponad 13 litrów krwi. Wiele osób po pierwszym oddaniu tego daru życia często staje się krwiodawcą. Krew to lek, który często ratuje życie innego człowieka. Organizatorem akcji był Ostrowiecki PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi imienia Jana Milewskiego. Widzimy, że jest już więcej osób zainteresowanych oddaniem krwi niż w poprzedniej edycji. Poprzednio oddaliśmy około 13 litrów krwi, już teraz wiemy, że będzie zdecydowanie więcej. Także bardzo się nas to cieszy i widzimy, że takie akcje są bardzo potrzebne, nie tylko oddawanie krwi w szpitalu, bo tam tak naprawdę zgłaszają się osoby, które już są krwiodawcami. Nam zależy, czyli Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Klubowi Honorowych Dawców Krwi, zależy na tym, żeby pozyskiwać nowych dawców, żeby było tych osób jak najwięcej i wtedy tej krwi będzie zdecydowanie więcej, więc na to liczymy i takie akcje będą organizowane cały czas. Tym razem wśród dawców byli obecni pracownicy urzędu, strażnicy miejscy, radni, ale również piłkarze KSZO 1929. Grono dawców za każdym razem się powiększa. Tym razem udało się zebrać ponad 15 litrów tego cennego daru. Jest z nami drużyna KSZO 1929, jest z nami Stowarzyszenie Głuchoniemych, są z nami większość radnych z Komitetu Pana Prezydenta. To też jest bardzo ważne, bo wspieramy się i pomagamy sobie na każdym etapie naszych działań i widzimy, że takie działania są bardzo ważne. Wśród oddających krew był radny Włodzimierz Stec. Pierwszy raz oddał on krew, gdy zachorowała osoba z jego rodziny. Od tej pory często bierze udział w tego typu akcjach. Tak naprawdę to była potrzebna krew dla mojej mamy. Pilnie, więc zacząłem sam oddawać jeszcze. Poprosiłem moich znajomych, przyjaciół, sąsiadów i oni też oddawali krew dla mojej mamy. I tak się to zaczęło w zeszłym roku. Czy ludzie chętnie brali udział? Czy chcieli to pomagać w ten sposób? Tak, bardzo chętnie. Za co im oczywiście przy tej okazji dziękuję. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.